Jesteśmy w kwaterze konferencja. Kwatera ma 4 lata. Określaliśmy termin zbioru konferencji. W tej chwili nadaje się już do zbioru ze względu na to, że jędrość tej gruszki średnio jest 7,2 kg, a refrakcja jest na poziomie 14-15 brixów, czyli jest bardzo słodka. Minimum, jakie musi mieć gruszka konferencja do zbioru, to jest 12 brixów. W tej chwili sadownik rozpoczął zbiory, u niego trwają. W ciągu pewnie 4-5 dni tą kwaterę oberwie. Myślę, że to jest bardzo optymalny termin zbioru, ze względu na to, że za chwilę może ta gruszka tutaj w dużej ilości opadać z drzew i będą straty w plonie. Plon jest średnio dobry, też tutaj wystąpiły przymrozki. Widzimy, że trochę dołów brakuje, gdzieniegdzie jest trochę rdzawień, tak zwanych obrączek na tych gruszkach, ale to właśnie jest spowodowane tymi wiosennymi przymrozkami. Na górze gruszki są dużo ładniejsze, grubsze, bardziej wyrównane i jakość ich jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo dobra. Reasumując, tutaj to nasze spotkanie w tym sadzie, czy obserwacje, które przeprowadziliśmy, ja bym proponował, żeby tą gruszkę oberwać do soboty, najpóźniej do poniedziałku, ze względu na to, że później będzie spadała jędrność owoców i będzie problem z przechowalnym owoców, żeby zaoferować potem na rynku dobrej jakości owoce.